Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i słuchaj, ruszamy do naszego kolegi Ezekiela, żeby mu powiedzieć, że w sumie to można tą jego córkę ogarnąć, tylko gdzie on jest? On był chyba tu w środku, nie? Jak dobrze pamiętam. O jest, Ezekiel. Hej, no witaj. Słuchaj, co ci powiem, no załatwiłem ci miejsce, znaczy nie tobie, tylko twojej córce. Załatwiłem dla Flory miejsce na lokalnym cmentarzu. Świetnie. Ja w tym czasie dowiedziałem się co nieco o okolicy. I co? Chcę udać się po ciało córki, ale nie mogę tego zrobić sam. No raczej. Chętnie pójdę z tobą. Chętnie z tobą pójdę. Ciebie zabrać nie mogę. Nie obraź się, ale nie wyglądasz na siłacza. Słucham? Możesz mi natomiast pomóc przekonać tutejszych wartowników, aby mi pomogli. Myślę, że w takiej sytuacji będzie im niezręcznie odmówić. Kurna, no dobra, pomogę ci. Pomogę ci przekonać wartowników do pomocy. Świetnie, tylko się pośpiesz. Nie mamy dużo czasu. Stary, no, znaczy czemu nie mamy dużo czasu? No ona i tak tam leży martwa, no nigdzie nie ucieknie. Co najwyżej może się rozłożyć, ale no umówmy się. Jak minął... Ile już minęło? Czekajcie, to jest 32 odcinek, jeśli dobrze pamiętam. Czyli 31 odcinków, czyli tak naprawdę no co najmniej kilka tygodni minęło, odkąd ona tam leży. Co za różnica? Potrzebuję twojej pomocy. Potrzebuję twojej pomocy. O co chodzi? Ezekiel potrzebuje pomocy ze sprowadzeniem ciała swojej córki. Chciałbym ci pomóc, ale nie mogę. Ktoś musi pilnować bramy. Przykro mi. Może mógłbym poszukać kogoś, kto by cię zastąpił. W sumie Markus mógłby ci pomóc. I tak zawsze przebywa w okolicy. Pogadaj z nim, może się zgodzi. Czekaj, Markus to jest ten czy tamten? Ja nie pamiętam nigdy, ale wydaje mi się, że ten łowczy to jest chyba Markus. Chyba. O, dobrze myślałem. Siemano Markus, czy mógłbyś? Mógłbyś zastąpić na chwilę Folkarda na straży bramy? W sumie czemu nie? Przynieś mi tylko butelkę wina i kawałek szynki, żeby mi się nie dłużyło. Nie ma problemu. A, tylko... Pokaż mi swoje towary. Nie masz szynki jakiejś? Czy surowe mięso to będzie szynka? Nie, no bo mam surowe mięso. No z winem raczej nie problem, no bo przecież wina mamy od cholery. A co dają tak w zasadzie te... Bestiariusze, bonus doświadczenia. Wartość 10. Ja mam 20 zł. To nie będę szalał. Dobra, bo to... Chciałem kupić wszystkie, ale... Mając 20 zł, to umówmy się, ale to się nie uda, nie? To się nie uda. Dobra, potrzebuję tej szynki. Nie za bardzo mam pomysł, skąd ją zdobyć. Znaczy, u rzeźnika raczej, nie? Mogę jej coś sprzedać przy okazji, jak już tu jesteśmy? O, mogę! Masz. Oj, dobrze, fajny hajsik wpadł za to. Placzki z mięsa kopacza. Pyszności. Dobra, słuchajcie, idźmy w takim razie tak. Pójdźmy jeszcze do tego jednego i drugiego wartownika. Czyli ilu jest wartowników? Trzech chyba, nie? Tak mi się wydaje, że trzech, ale na no czur. No czur. Chyba trzech. Tu, to czterech. Czterech jest, dobra, to z każdym pogadamy, pewnie każdy da nam jakąś misję. No tylko i tak tą szynkę musimy załatwić, czyli szynkę to pewnie tutaj. Siano. Hej. Remi, słuchaj, potrzebuję szynki. Pokaż mi. Masz szynkę? No nie ma czegoś takiego jak szynka. Mam to mnie w chuja robią. No nie ma czegoś takiego jak szynka. Taki skamiec czy o co chodzi? Dał mi jakąś nierealną ten zdobądź szynkę. No ale no jak? No jak tak właściwie? Siemano, Keeper. Na twoim miejscu nie szedłbym w tę stronę. Dlaczego nie? Nie słyszałeś plotek? Nie. Jakich plotek? O bestii grasującej w pobliskich lasach i czyhającej na takich jak ty.
Coś mi się obiło o uszy. Gdyby tak było, wiedziałbyś, czym grozi zapuszczanie się w ten gąszcz. Spokojnie, spokojnie. Jesteś wartownikiem? Jesteś wartownikiem? Tak, ale jestem tu nowy i dopiero się uczę. Dostałem tę robotę po Hendriku i nie chcę stracić swojej szansy. No ten nie pójdzie na bank. Potrzebuję pomocy. Potrzebuję pomocy. Tak? A o co chodzi? Chodzi o córkę jednego z moich towarzyszy. Została na plaży. Samotna córka na plaży, mówisz? Wartownik Kiber zawsze jest gotów do służby. Tylko ona jest martwa jak coś, wiesz? O którą plażę chodzi dokładnie? Tę, z której przybyliśmy. Za lasem, od strony bramy Harego. Chodzi o wybrzeże topielców? No. Chyba tak się nazywa. Jest jakiś problem? Właśnie przypomniałem sobie, że czeka mnie dzisiaj dłuższa niż zwykle warta i muszę zostać tutaj, na posterunku. Ale idź do Feliksa, on na pewno ci pomoże. Jesteś pewien? Ostatnio narzekał, że w pracy dopada go rutyna. Pewnie trochę po zrzędzie, ale pomoże ci. Gdzie go znajdę? Zwykle pilnuję wschodniej bramy wioski. Dzięki w każdym razie. Uważaj tam na siebie. Obsrana zbroja. Dobrze wiedzieć. Obsrana zbroja. Ciekawe, czy będzie pampers do wymiany po tym wszystkim. No ale chłopak nam się szybko wycofał, co? Jak się dowiedział, dokąd zmierzamy. No ale dobra. Siemano, Felix. Jesteś wartownikiem? Jesteś wartownikiem? A nie widać? Nie. Nie zupełnie. Do rzeczy. Czego chcesz? Potrzebuję pomocy. Słuchaj, musisz mi pomóc. Po pierwsze, ja nic nie muszę. A po drugie, mam teraz przerwę. Więc zmiataj stąd z łaski swojej. Słuchaj, co to za przerwa bez kufelka piwa? Co to za przerwa bez kufelka piwa? Wiesz co? Masz rację. Od tego sterczenia zaschło mi w gardle. Przydaj się na coś i przynieś mi piwo. Wtedy pogadamy. Nie ma problemu. Mam przy sobie chyba nawet, proszę bardzo. Przyniosłem ci piwo. A, no i taką wartę, to ja rozumiem. Harry i Kiper zzielenieją z zazdrości, gdy powiem im, że dorobiłem się własnego parobka. Nie zesraj się. Jak tam chcesz. Pomożesz mi teraz, czy nie? Dobra, gadaj, o co chodzi. Ciało córki Ezekiela zostało na plaży. Staruszek jest załamany. Może mógłbyś pomóc sprowadzić je na cmentarz. Co prawda, nie uśmiecha mi się zostawiać bramy bez ochrony, ale na tak szczytny cel może znajdę zastępstwo. Niech da znać, kiedy wyruszamy. No i gitara. No, od razu widać, że porządny ziomek, co? No, browarka trzeba było dać i za flaszeczkę wszystko jest w stanie załatwić. Kurna, perelowskie zwyczaje. No, no zejdźmy sobie jeszcze tam na dół. Do tego Harego. Może on też będzie chciał pomóc. No i tą szynkę by trzeba było załatwić, ale no nie mam pojęcia, jak to zrobić. No, nikt szynki nie ma w tym domu. To skąd mam niby ją wziąć? A ten gdzie biegnie? Ty, mordo, spokojnie. Spokojnie. Siemano, Harry. Hej. Temat jest. Córka Ezekiela została na brzegu. I? Potrzebuję kogoś, kto sprowadziłby jej ciało do wioski. A co mi do tego? Nie wiem, no... Adanos pomógłby swoim dzieciom w potrzebie. Adanos pomógłby swoim dzieciom w potrzebie. Albo utopiłby ich, gdyby miał taki kaprys. Prawda. Twoje religijne gadki nie robią na mnie wrażenia. Zostaw je mądrzejszym od siebie. Dobra, jesteś w końcu wartownikiem, tak? Jesteś wartownikiem tej wioski. Więc twoim obowiązkiem jest... Pomoc mieszkańcom tej wioski. Aj. Wy nimi nie jesteście, więc nie, nie mam takiego obowiązku. A to cham i prostak. Co chcesz w zamian? Czego chcesz w zamian za pomoc? Pieniędzy? Jak to mówią, pieniądze nie szkodzą. Za pokaźny mieszek jestem w stanie się tam pofatygować. Dobra, masz 25. Mimo, że wyglądasz jak Obdartus, to jednak masz przy sobie trochę złota. To co mam robić? Zabierzesz Ezekiela do wybrzeża i razem z drugim strażnikiem zabierzecie ciało jego córki na cmentarz. Nie brzmi to kolorowo, ale jak już mówiłem, pieniądze nie śmierdzą. Dokładnie. Przyślij tego Ezekiela, jak będzie gotów. Dobra, no to dwóch chyba wystarczy, nie? Czy tego trzeciego też załatwiamy? Tylko skąd ja szynkę wezmę? To jest główny problem. Skąd wziąć szynkę? Chyba, że...
O, mam pewien pomysł. Tylko, że trzeba pójść do karczmarza. Może on będzie miał tą szynkę. No to liczę w sumie. Liczę i mam nadzieję, że tak będzie. Bastian, słuchaj, potrzebuję szynki. O, mam, mogę sprzedać jaja? Mogę, no to nice. Ice się przyda. Pokaż mi swoje towary. Szynka. Kiełbasa jest. O, jest szynka. 15? No dobra, kurwa, niech stracę. To już mamy, mapy mamy. Patrzę, czy coś jeszcze mogę sobie dokupić spośród tego, co mamy, ale chyba nic ciekawego tu nie ma. Chlebek możemy dokupić. Ile mam chlebka? A nie, mam, dobra. Chlebka mamy. Dynie mamy. Kiełbasy mamy. No głównym problemem jest mięso, którego mamy mało. Ale... to nie jest nic, czego nie można zdobyć, więc lepiej to zdobyć niż kupywać. Jednak mimo wszystko jest troszeczkę taniej pójść i popolować. Jakby nie patrzeć na to, nie? A potrzebujemy pieniędzy. Potrzebujemy dużo pieniędzy. Dużo, jeszcze raz dużo pieniędzy potrzebujemy, więc trzeba oszczędzać tam, gdzie można oszczędzać. Po prostu i tyle, zwyczajnie. Jeszcze sobie zapiszę, tak w razie w, wiecie, bo my nie zapisywaliśmy, a to już 12 minut minęło. Więc to jest dobry moment. No pójdźmy do Markusa. Mam nadzieję, że teraz tą szynką i piwem jestem w stanie go przekonać. I że będziemy mieć to z główki. Siemano, Markus. Ej, ale nie mogę mu tego dać. Co słychać? Uważaj na żabo ludzi. O! Ostatnio farmerzy widzieli ich w pobliżu rzeki, na zachód od mojego obozu. Wyglądają jak wyrośnięte gobliny, ale siły mają prawie tyle, co dorosły ork. Dobrze, że nie ma ich poza Archolos, bo jeszcze z nimi byśmy mieli wojnę. Zazwyczaj trzymają się blisko zbiorników wodnych i unikają walki, ale ostrożności nigdy za wiele. A ja widziałem, jak unikają walki. No, widziałem. Tak unikali walki, że ho, no. Jan Markus, nie kładź się, poczekaj. Cholera, co się dzieje? No ja bym chciał się tu położyć, no. A idź pan w pizdu. Ale nie możemy, czyli... ja nie kumam trochę. Bo powiedział mi, załatw szynkę i browar. Załatwiłem. I co teraz? A ja nie mam... nie mam żadnych lak? Zero bełty na strzały. Tu też nic nie mam. Poczekajcie, co on chciał? Jeszcze raz. Ukochana córka. Wartownik Bramy Wschodniej Felix nie brzmiał, jakby rwał się do pomocy. To nie. Keeper to nie. Markus mógłby pomóc. Markus zastąpi Folkardę, jeśli przyniesie mu wino i kawałek szynki. Może ja wina nie mam w ekwipunku? Czekajcie, ognik, wino. Nie, no mam. To nie rozumiem, bo przecież mamy wszystko. Mamy i wino, i kawałek szynki. Cholera. Przyniosę. O, przy okazji. Pokaż. Więc ja nie kumam, o co chodzi. Bo to wygląda trochę, jakby coś się zbugowało. O kurwa, jaki łuk! Uczarstwo na zielone jest wymagane, a to mamy akurat. Ty! Wymagana zręczność 60. Trochę dużo. Bo jaką my teraz zręczność mamy? Poczekajcie. 35! No to dobra, to gówno z tego będzie. Na następny łuk 45 potrzebujemy mieć. A jestem maksymalnie w stanie teraz zrobić 40 z tego. No nie wiem, szczerze mówiąc. O, idzie ktoś znowu. A, to ten drugi idzie. Chwila. Karden.
Czy ja mogę sobie coś sprzedać? O, mogę! Masz. Masz. O! Nice, ale żeśmy hajsu zarobili. Potrzebujesz jakiejś pomocy? Potrzebujesz jakiejś pomocy? To zależy. Znasz się trochę na łowiectwie? Znam. Coś tam potrafię. Szukam kogoś, kto ubiłby parę bestii. Na zachodnim wybrzeżu wyspy znowu zalęgły się topielce. Z Markusem mamy swoje rewiry, ale na tamte tereny od dawna nikt nie zaglądał. Z czasem gady zaczęły podchodzić pod mury, a Harry swoim zwyczajem postanowił za to obwinić myśliwych. Myślisz, że poradzisz sobie z tym zadaniem? Oczywiście, że tak. Nie takie rzeczy się robiło. Na ich tereny lęgowe najłatwiej dotrzesz wychodząc z Silbach, z zachodnią bramą, a potem kierując się leśną drogą na zachód. Powinny łazić całymi stadami w pobliżu klifów i linii brzegowej. Dla własnego bezpieczeństwa staraj się wyciągać pojedyncze osobniki i szyć do nich z łuku lub kuszy, aż nie padną. Ubij tyle topielców, ile zdołasz. Jeśli znajdziesz gniazda, zniszcz każde, jakie napotkasz. Oj, to mi się podoba. Oczyścić wybrzeże. To mi się podoba, bo... Pohandlujmy. To nam da przede wszystkim też hajsik tym sposobem, nie? Którego... No, co by nie mówić, potrzebujemy aktualnie. Co by nie mówić, potrzebujemy. Ja bym sobie w sumie jeden duży kołczan strzał kupił. Chociaż tak się zastanawiam, poczekajcie. Jedna laga kosztuje jeden. Z lagi jesteśmy w stanie zrobić... Ile? W sumie tego nie wiem. Ile jesteśmy strzał z jednej lagi w stanie zrobić? Teraz dostałem udaru jak coś. I nie wiem. 10? Bo jak tak, to się kołczanów nie opłaca kupować. Nie wiem, no nie da się tego zrobić. No ta misja się ewidentnie zbugowała, nie? Ta misja się ewidentnie zbugowała, bo to jest wręcz niemożliwe, żeby tak było. No trudno, no pójdźmy sobie do Ezekiela. Powiedzmy mu jak jest. To będą musieli sobie w trójkę poradzić. A my w międzyczasie może byśmy sobie też poszli na dół i spróbowali. Ej, udało mi się przekonać dwóch wartowników. Udało mi się przekonać dwóch wartowników, aby ci pomogli. Tak, Wiktor już mi o tym powiedział. Wieści w tej wiosce rozchodzą się bardzo szybko. No widzę. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Może kiedyś uda mi się tobie odwdzięczyć. Teraz wybacz. Muszę zwołać wartowników i odnaleźć Florę. Pójdziemy chyba z nimi, co? Chyba, że on będzie tak szedł, to wtedy nie. A jak tak będzie szedł, to... Szkoda gadać, że tak powiem. To szkoda gadać. Prześpimy się ogólnie do rana. Bo w nocy to raczej chyba nie wyruszą, chociaż... Kto wie? Kto wie? Dobra, cyk. Do rana. Mamy poraneczek, pięknie, ładnie. Może już wrócili nawet. Chyba, że to jest oskryptowane w taki sposób, że ja tam teraz pójdę na to wybrzeże topielców, a tam będą trupy. Bo i tak może być, nie? Chociaż no wydaje mi się, że powinni sobie poradzić, bo wszystko, co tam było niebezpieczne, już ubiłem przed ich przyjściem. Spokój się z tą bronią. Oj. Właśnie, sprawdźmy sobie, bo on chyba... Ten ziomek tutaj chyba ma lagi, więc można od niego kupić. Pokaż. Nie, ma pałkę tylko i miotłę. Ale tą jedną miotłę w sumie bym kupił, bo może ona się przydać nam. A nie mamy już żadnej. No ktoś musi mieć te lagi, bo nie wierzę, że nie. Ej, ty. Nie. Dobra, kowalstwo, nie wiem czy chcę poznać. Pokaż, co masz na stanie. Czy ty masz jakieś lagi, stary, na stanie? Jedną ma. No, ale za jednego to akurat. Jak patrzę na obrażenia tych broni, które on tu ma do craftingu. Maksymalnie, o ten ma 60. Ale tak szczerze... No to nie wiem, nie? To nie wiem. 50 damage'a. Nie wiem, ile ma ta nasza pałka, którą mamy w ręku w sumie. I bo czy to się opłaca w ogóle craftować?
Jakbym nie miał nic, to może wtedy tak, ale... Hej. Nie wiem. A, u niego mogę się tylko stać silniejszy, to nie chcę. Tak, przejdźmy sobie... Ale dobra, mamy tą jedną lagę, to poczekajcie, bo chcę zobaczyć, ile strzał jest z tej jednej lagi. Cyk. Wytwórz amunicję. Strzały z lag. Jedną lagę. 4. Jedna daje 4. No to nie opłaca się całych kołczanów kupować finalnie. U Kasema możemy coś pohandlować, czy nie? Nie. Czy Gabriel? No tu też nic. Bo wiecie, tak się zastanawiam, nie? Co my możemy gdzie uhandlować? Co gdzie zrobić? Co tam robisz? Żany mieszek. Mądra decyzja. A czego ty tam szukałeś, he? Spokojnie, spokojnie, ja tylko sprawdzę, co tu jest. Co ty tam robisz? Urna, tutaj fajne są rzeczy, tylko jest dużo ludzi. Uferki, skórzane mieszki. No, powiem wam, że kuszące. Kuszące, żeby to zrobić w sumie w następnym odcinku. Żeby zacząć sobie od okradnięcia magazynu, ale to trzeba było pewnie w nocy przyjść. Tak wiecie, z niezauważonemu wejść. Jestem ciekaw, czy to się da zrobić. Ale to sprawdzimy sobie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Hej, nie szukasz przypadkiem pracy? Szukam. O co chodzi? Tak. Znaczy się, tak, nie szukasz pracy, czy nie szukasz pracy? Tak. Tak. Potwierdziłeś, że zaprzeczasz? Czyli nie szukasz pracy i nie chcesz pracy. Tak czy nie? Nie? Nie. Co? To ja już nic nie rozumiem. Zapytam kogoś innego. Co tu się wydarzyło? No nic, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć!